Będziemy rozmawiali o rzeczy, o której przeważnie w kościele, w kręgach wiary się nie rozmawia. Ja mam pacjentów, którzy wiesz, potrafili 20 godzin non-stop się masturbować. Seks bez relacji to jest trochę tak jak jedzenie jakiegoś dobrego słodycza bez poczucia smaku. Pornografia to jest jakiś straszny problem, wiesz, to jest jakaś plaga, nie? Pornografia ma negatywny wpływ, ale nie taki straszny, jak czasami w kręgach wierzących się o tym mówi. Przekroczyłem pewną granicę, no to już jadę po bandzie. Jest taki okres dojrzewania, kiedy mózg uczy się, wiesz, jakby jak spełniać swoje potrzeby seksualne i wtedy faktycznie pornografia może być niebezpieczna, bo przestymulowuje mózg. Witam bardzo Ciebie, Piotrze. Cieszę się z tego naszego spotkania. Będziemy rozmawiali o rzeczy, o której przeważnie w kościele, w kręgach wiary się nie rozmawia, bo o seksie. I nie rozmawiam z osobą przypadkową. Zresztą jakbym chciał tylko przekazać jakąś suchą wiedzę, to po prostu bym się oczytał w internecie czy w książkach i po prostu o tym powiedział przed kamerą, a jednak wolę porozmawiać z Tobą, bo jesteś w tej dziedzinie specjalistą. Dlatego chciałbym, abyś też i się przedstawił i powiedział, czym się zajmujesz. W ogóle też miło mi, że tutaj jestem. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem psychologiem i psychoterapeutą i specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi. Pracuję z tym rodzajem pacjenta od lat 11. I dużo pracuję właśnie też osobami uzależnionymi behawioralnie, w tym osobami uzależnionymi od seksu, pornografii, masturbacji. I swojego czasu też dużo się tym zajmowałem, znaczy dużo też pracowałem z osobami wierzącymi, którzy właśnie z tym się zmagali, też prowadząc swoją, można powiedzieć, misję chrześcijańską, skupioną wokół właśnie pracy z tego typu problemami i ludźmi. No i to daje dodatkowe, ciekawe doświadczenie, no bo w większości tak będą słuchali nas osoby wierzące, aczkolwiek nie wykluczam, nawet byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby inni, różne z osobami z różnymi światopoglądami, chcieli po prostu wysłuchać tego, o czym będziemy tutaj rozmawiali, bo to po prostu może im pomóc. Mam takie głębokie przekonanie. I chciałbym, abyśmy zaczęli od tematu pornografii. Dlaczego pornografia jest zła? Pytanie ogólne. Dlaczego pornografia jest zła? Okej. No tutaj, prawda, mam problem, czy mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, czy jest zła, znaczy tak wprost. Znaczy, na pewno pornografia ma swoje mroczne oblicze i na pewno pornografia potrafi być problematyczna u osób. Natomiast jak mówisz o tym, że jest zła, to rozumiem, że pewnie masz coś na myśli, tak? Albo jakoś... Czyli, że ma jakieś skutki na człowieka negatywne. No bo zła oczywiście możemy popatrzeć pod względem moralnym, takim chrześcijańskim i powiedzieć, pornografia jest grzechem i dlatego jeśli będę w nią wchodził, no to nie będzie to miłe Panu Bogu. Tak, tylko że nie chciałbym tylko spojrzeć na to moralnie, bo w ogóle jeśli chodzi o temat seksu, bardzo często jestem pytany, czy dana rzecz jest grzechem, czy dane zachowanie jest grzechem i ciągle tylko tak boimy się tego, że gdzieś przekroczę granicę i będę popełniał grzech. Ja nie chciałbym tutaj za bardzo skupiać się na ocenianiu, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem, tylko zobaczyć tego źródło, dlaczego my, nawet nie mając motywacji do końca religijnej, powinniśmy się z czegoś wycofać. I czy ty jako psycholog, tak? I czy powinniśmy właśnie, bo to nie daje od razu werdyktu ostatecznego. To wiesz co, to tak, to jeżeli chodzi, wiesz, jakby jako psycholog, to pornografia na pewno można powiedzieć z punktu widzenia psychologicznego może być zła, albo byśmy powiedzieli bardziej na takiej zasadzie problematyczna, czy niezdrowa, niedobra, wtedy, kiedy wiesz, w życiu człowieka zaczyna powodować negatywne skutki i konsekwencje, tak? I tutaj, prawda. To są takie negatywne skutki, konsekwencje mogą być dwie. Nie? Jedne skutki no to takim, że powoduje naprawdę taką degradację życia, czyli byśmy powiedzieli, że to jest uzależnienie i ktoś korzystając z pornografii zaczyna odczuwać, nadmiernie korzystając z pornografii, zaczyna odczuwać cierpienie, zaczyna mieć problemy.
No a drugi poziom, który pewnie też z swojego punktu widzenia pewnie będzie ważny, to jest takie, można być cierpienie, jeżeli powoduje cierpienie, no takie powiedzmy moralne, wyrzuty sumienia, tak? Czyli można powiedzieć, że to są takie dwa poziomy, bo ktoś może, prawda, albo mieć właśnie, żeby mieć konsekwencje tego, że ogląda i faktycznie powoduje to destrukcję, albo może oglądać pornografię, czy korzystać, tak? I może być to po prostu niezgodne z jego światopoglądem, z jego wartościami i wtedy to też powoduje cierpienie. Czyli to byśmy powiedzieli, że są takie dwa obszary, gdzie ta pornografia może być problematyczna. Mhm, dobrze, to podkręcę jeszcze temat. No. Powiedz, czy może być taka sytuacja, że pornografia jest okej? Okay? Spoko, no oglądam pornografię z punktu widzenia psychologii, no bo jakby z punktu wiary wiem, że nie. Jeśli powiesz, że tak, no to zapytam na pewno dlaczego, tak. Jak to obronisz? Wiesz co, bym powiedział, że no tak, nie, no powiedziałbym, że po prostu wiesz, że tak, no bo w takim sensie, że ludzie angażują się w różnego typu aktywności i zachowania seksualne, tak? I jeżeli jakaś aktywność seksualna dla nich w ich prywatnym odczuciu powoduje satysfakcję, zadowolenie, daje im przyjemność, nie powoduje jakichś negatywnych skutków czy cierpienia, no to jakby kto ma powiedzieć tak, że to, że tak powiem, dla niego, wiesz, że to nie wiem, nie wolno mu, tak, czy w jakiś sposób inny to, co robi, jest złe, więc to z punktu widzenia psychologii. No ale rozumiem, że to może być, że to może wzbudzać, prawda, wiele różnych emocji, tak? No bo, prawda, no bo mamy, prawda, pewnie jakieś przekonania na temat pornografii, też, prawda, jest pewnie też wokół pornografii dużo takiego poczucia, że może być sama w sobie pornografia jest zła, tak? Bo na przykład, prawda, no nie wiem, metody robienia jej czy kręcenia mogą być w jakiś sposób, no nie wiem, nieetyczne, tak? No i tutaj pewnie jest wokół tego, no można tym dyskutować, tak? I pewnie jest też tym dużo prawdy. Natomiast jeżeli chodzi o samą osobę, wiesz, korzystającą, no to jeżeli nie przynosi to jej cierpienia, jakoś nie destabilizuje życia, no to no, w moim odczuciu, no, człowiek ma prawo, wiesz, no, robić to, co chce, jeżeli nie krzywdzi przez to, wiesz, innych, tak? No, tak jak ludzie, no nie wiem, okazjonalnie napiją się alkoholu, czy nie wiem, zapalą papierosa, czy coś innego, tak? Czy nie wiem, przeklinają, czy robią cokolwiek innego, no, jeżeli nie krzywdzą innych i czują się z tym okej. Okay. Dobrze, no to ja może wytłumaczę, dlaczego tak ja na to patrzę, bo to, że patrzę na to Kościół, to jest jedno, ale ja się z tym utożsamiam, więc też za tym idą konkretne argumenty. No bo jeśli mówisz, że jest to jedna z aktywności seksualnych, no to ja od razu sobie zadaję pytanie, czym jest seks i po co on w ogóle dla nas ludzi jest? Jeśli seks traktujemy tylko jako pewną regulację swojego organizmu, no to wtedy przyjmiemy twoje, że to, co mówisz, jest prawdą, że w pewnych momentach ona jest dobra, ale ja uważam, że seks ma inny cel, że seks jest po to, aby osoby się spotkały i żeby był cel prokreacyjny, czyli żeby pojawiło się dziecko i seks jest po to, aby nawiązywać bardzo głęboką więź. Więc jeśli mam ekran, mam pornografię, tak, czyli osoby dla mnie nieznajome, tak? Bo tak pani jest jakaś nie wiadomo skąd, tak? Albo przede pan. Mną, albo pan, tak, się roznegliżuje przede mną i tak, czy pewne akty robią, no to ja obserwuję ich tak naprawdę miłość, a tak naprawdę ile jest w tym miłości, tak, jeśli oni tylko odgrywają pewien scenariusz. Tak, nie budujesz relacji. Tak, ewidentnie. Dokładnie. No więc dla mnie seks bez relacji to jest trochę tak jak jedzenie jakiegoś dobrego słodycza bez poczucia smaku, nie? Że zatracamy główny sens, nie, tego seksu. Jak to obronisz? Nie wiem, czy bym się zgodził z tą metaforą, ale rozumiem, że założenie w tym jest takie, twoje, bym się zgodził, jeżeli to byłoby albo-albo. No bo rozumiem, że zakładasz, prawda, że zgodzę się z tobą z tym, że ważnym elementem seksualności jest budowanie więzi. Ale tak? Czy niekoniecznym? Rozwiń proszę, żebym dobrze rozumiał. Niekonieczne, w sensie, że jeśli nie ma tej relacji, to też damy radę uprawiać seks? W sensie oczywiście pod względem mechanicznym, no, tak, tylko czy on będzie tym seksem, który my rzeczywiście chcemy?
No wiesz co, powiem tak, no ja jakby zgodzę się z tym, że najbardziej satysfakcjonującym seksem, ja bym powiedział, że jest wtedy, kiedy dwójka ludzi się kocha. Znaczy wiesz, kiedy uprawiają miłość, tak? Kiedy, że tak powiem, i fizycznie, i emocjonalnie, tak? I tak wiesz, całym sobą w to wchodzą i mają z tego radość. Ale wiesz, ty powiedziałeś, porównałeś to do jedzenia, no ja też bym to porównał. Pytanie, czy jeżeli najlepszą, wiesz, formą, najfajniejszą jest, nie wiem, zjeść jakiś pyszny obiad, nie wiem, w gronie rodzinnym, czy na, nie wiem, na randce z ukochaną, to pewnie to jedzenie będzie smakowało najlepiej, ale czy to znaczy, że na co dzień nie można się odżywiać? Tak, dokładnie, że nie możesz wcisnąć gdzieś kanapki w torbę i gdzieś wiesz, biegło ją zjeść. I tak, wiesz, ja sobie tak możesz. Wiesz, myślę, nie, na przykład, okay. Wiesz, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, no to jest, wiesz, no to są wszyscy nastolatkowie, no jakby, wiesz, no fajnie, tak, ja rozumiem, wiesz, po ślubie, wiesz, z miłością i tak dalej, no ale to, wiesz, no to w tym momencie rozumiem, że skazujemy, nie wiem, tych wszystkich młodych ludzi na to, że w okresie, wiesz, biologicznie, nie, wiesz, biologicznie, kiedy, no, hormony buzują, tak, kiedy w świecie zwierząt, no, wiesz, zwierzęta po prostu zaczynają, wiesz, szaleć, tak, zaczynają, wiesz, walczyć o dominację, zaczynają szukać swojego terytorium, zaczynają szukać, wiesz, partnerek, tak, no to rozumiem, że nasi nastolatkowie też to przez to przechodzą. Tylko, że my nie jesteśmy zwierzętami. Nie? I zobacz, Piotrek, jeśli człowiek kieruje się popędem, a zwierzę kieruje się instynktem, to jest tutaj znacząca różnica. Tak? Bo jeśli instynkt, to znaczy ja mam coś wbudowane, mam pewien jak algorytm, układ, schemat, w który muszę wejść, a w wypadku człowieka mam pewien popęd, czyli mam pewne zaproszenie, ale ja nie zawsze muszę z niego skorzystać. Ale... Więc pewna abstynencja, nie? Od pewnych czynności, jeśli na niej nie jestem gotowy, nie chcę przeżywać je w pełni, no to wydaje mi się, że jest dobra. Wiesz co, ale to fajnie, że używasz tego przykładu, ale wiesz, że to nawet ten przykład jest uproszczony, bo zwierzęta nie kierują się samym popędem. To znaczy w sensie przecież, no tak, no, absolutnie się nie kierują samym instynktem. Przecież zwierzęta mają też swoje struktury, że tak powiem, no może... Nie wiem, czy dobrze użyję tego słowa, no ale na pewno hierarchiczne, tak, ale w takim sensie, wiesz, społeczne struktury, że no, no nie wiem, myślę sobie o moim psie, tak, mój pies ma różne instynkty i popędy, ale dobrze wie, kiedy, nie wiem, kiedy może sięgnąć po jakąś karmę, czy po kiełbaskę leżącą na ziemi, a kiedy nie, no w takim sensie, że wiesz, że nawet wśród zwierząt przecież są hierarchie, są pewne zachowania społeczne, które też determinują ich życie seksualne. No, to znaczy, jakby już samiec nie rzuci się na samicę, wiesz co chodzi, która nie jest jego, bo wie o tym, że inny samiec, no to po prostu mu, wiesz, czachę mu tam, wiesz, tam mu, tętnicę mu przegryzie. Wie o tym, że musi panować, więc bym powiedział, że wiesz, my jako ludzie, oczywiście, wiesz, nie chodzi o to, nie? Nie chodzi o to, żeby tutaj, wiesz, kierować się ślepo popędem czy instynktem, tylko właśnie chodzi o to, że okej, okay, jak najbardziej funkcją seksualną, bym powiedział biologiczną, jest rozmnażanie się i też bym powiedział, że funkcją seksualną w naszym gatunku też jest to, żeby budować więzi, ale właśnie to nie wyklucza, wiesz, tego, że moim zdaniem można też korzystać ze seksualności w innych obszarach czy w innych kontekstach niż tylko te. A nawet, bo to też, wiesz, to też ważne jest podkreślić, że wiesz, różnica między psychologią a powiedzmy doktryną też jest taka, że nawet jeżeli obaj zgodzimy się, wiesz, co do tego, wiesz, że są jakieś najlepsze warunki, to ty powiesz, najlepsze warunki to są jedyne warunki. Ja powiem, że najlepsze warunki to są najlepsze warunki, tak, ale jest spektrum, tak? To znaczy, że jakby człowiek ma prawo przeżywać siebie nie tylko w, wiesz, warunkach idealnych, tak? Że, wiesz, że ma prawo inaczej. Czyli na przykład, jeżeli mamy sobie młode osoby, no, które z jakichś powodów nie są w stanie znaleźć partnera w danym momencie, to zakazywanie im życia seksualnego jest moim zdaniem no, niehumanitarne, jest po prostu nie okej, tak? Że oni też mają prawa do życia seksualnego, a fajnie w którymś momencie, wiesz, dojdą do tego, tak? Ale to jest pewien ideał, czyli, a nie wąska. Czyli mówisz, że Pan Bóg jakby w twoim rozumieniu zaprasza nas do rzeczy ambitnej. Tak, jakby ambitnego przeżywania tak. Seksu do czegoś, do takiego wysokiego ideału. A no to widział, że Kościół. Tak, Kościół. To znaczy, jako ten, który interpretuje tak. Te różne tak, wezwania tak, Boże. Tak, powiedział. No bo to może to też ważne, nie, że nie jestem osobą wierzącą, więc, ale wiem, o co ci chodzi, mówiąc, że Pan Bóg. Także powiedziałbym, że wiesz, że ten ideał... No tak, jakbyś to moim zdaniem nie jest zły. Nie znaczy, w takim sensie, wiesz, jest w tym coś fajnego, tak? Znaczy, w takim sensie, że wiesz, że jest to jakaś...
Bym powiedział, że super, jeżeli wiesz, ludzie potrafią żyć w satysfakcjonujący sposób w związku monogamicznym, tak, i to żyć tam życie seksualne, jeżeli potrafią ograniczyć, jeżeli oczywiście chcą ograniczyć sobie tylko do kontaktu ze sobą, tak. Bardzo fajnie, super, tak? Ale pytanie jakby, czy to jest okej, że to ma być tylko to, nie? No bo to jest właśnie, mówię, to jest jakiś pewnie moim zdaniem jakiś ideał, wygórowany ideał i pewnie będziemy o tym rozmawiać, moim zdaniem niezdrowy ideał. To znaczy w takim sensie, że moim zdaniem jest to właśnie że ideał, blokuje który... człowieka jakoś, tak? Że blokuje człowieka ten ideał? Bym powiedział, że jest tym, wiesz co, w tym sensie jest on... niedobrym ideałem, że powoduje cierpienie, wiesz, że po prostu ludzie moim zdaniem nie są w stanie za bardzo żyć zgodnie z tym ideałem, moim zdaniem ten ideał jest nienaturalny, to znaczy to jest nie, jest to za wysoki standard i moim zdaniem po prostu powoduje cierpienie, jeżeli ludzie próbują, wiesz, dostosować się, znaczy zupełnie co innego jest wtedy, jeżeli człowiek mówi sobie, to jest ideał, do którego chce dążyć i jak go nie osiągnę, to też jestem okej. Okay. A zupełnie co innego, jak ktoś mówi, że ten ideał to jest jedyne akceptowalne miejsce, to znaczy, prawda, że jeżeli go nie dorastam do tego ideału, no to w tym momencie jest ze mną coś nie tak, nie? No i to jest, wiesz, doświadczenie wielu ludzi zwierzących, z którymi pracowałem, nie? Że ten i że to ideał... powoduje jakieś potem skrupuły, wyrzuty sumienia i że po prostu te osoby pretensje. Się z tego powodu gdzieś niszczą, tak jakby to odbierasz. No tak, tylko wydaje mi się, że problem u tych osób bierze się z tego, że podchodzą do grzechu jako do tego, że Pan Bóg z powodu grzechu ich odrzuca. Nie? A tutaj właśnie to tak nie działa. Nie? Dojrzałe przeżywanie chrześcijaństwa nie zakłada, że my patrzymy na swoje życie z perspektywy grzechu, że sobie z czymś nie poradzę, to jestem niedobry, Pan Bóg w ogóle mnie nie chce. Nie, bo ja mam dążyć do pewnego dobra. Ja jestem w pewnej drodze, ja mam bardzo tego pragnąć, tak? Bo kiedy my sobie uznamy, no te niższe formy też są spoko, tak? No to automatycznie będziemy po nie sięgać, nie? One będą też kształtowały moje rozumienie pewnej seksualności, no bo jeśli ja przed komputerem, przed telewizorem, czy w innych formach, korzystając z pornografii, będę wytwarzał sobie pewne kształty, mój sposób podchodzenia do seksualności, to potem ja z tym obrazem też pójdę do seksualności, którą będę miał w łóżku z prawdziwym człowiekiem, nie? Tak, rozumiem, że twoja obawa jest taka, i że zakładasz, prawda, że jak człowiek dopuszcza, prawda, coś poniżej tego, wiesz, standardu, tego, wiesz, tej złotej normy, to w tym momencie, prawda, to będzie miało zawsze negatywne konsekwencje. Znaczy, no negatywne w postaci grzechu, tak, nie, ale nie grzechu, który go przekreśla. Znaczy, że, tak, to... że jakoś go popsuje, nie, że jakoś jednak to będzie, a jak, że tak powiem... Po czym to widzisz, że tak jest? Bo wiesz, bo jak, na przykład jak ty o tym mówisz, to ja, na przykład, wiesz, ja sobie o tym myślę, że moje doświadczenie, wiesz, jest takie, że wiesz, też pracy z ludźmi wierzącymi, że psuje ich właśnie ten ideał, to znaczy, że i tak nie są w stanie tego dosiągnąć. Jest nieosiągalne, więc frustrujące, i potem właśnie, tak? Tak, i potem właśnie jak już sięgają po tą pornografię czy po coś innego, to mają poczucie, że tak się brudzą, więc brudzą się dużo bardziej. Znaczy mam wrażenie, że jakby w teorii, to wiesz, to moim zdaniem fajnie brzmi, ale moim zdaniem w praktyce, To po prostu, wiesz, jakby wygląda tak, że ludzie wierzący no, nie dorastają tego ideału, bo są ludźmi. No i potem właśnie jak już się brudzą, to się brudzą tak, wiesz, tak bardzo i mam wrażenie, że dużo bardziej na nich wpływa. Znaczy, że ludzie właśnie wierzący są dużo bardziej rozpaczeni przez pornografię niż niewierzący, bo niewierzący wiedzą w pewnym sensie, znaczy niewierzący to może źle, ale tacy, którzy nie uważający, że to jest coś złego, bo oni wiedzą, że to jest tylko nie wiem, masturbacja, pornografia, że to jest fantazja, wiesz, co mi chodzi i to jest po prostu... No, wiesz, no fast food, to jest McDonald's, tak? Jakby nie traktujemy tego na poważnie, tak? A mam wrażenie właśnie, że jak jesteś wierzący, to dużo, jakby dużo bardziej to cię jakoś tak wpływa, kala i no tak jakoś... Ja rozumiem, że to może być ciężarem, taki, ale wiesz, wydaje mi się, że... zakazany owoc się no tak, robi, tak. Nie? Tylko, że zobacz, jeśli potraktujemy tak sprawę, że ten ideał i dopiero jego osiągnięcie jest dla mnie realizacją mojej wiary, no to rzeczywiście mogę się tłamsić i mogę się niszczyć, nie? Ale chodzi też o pewną radość z samej drogi, którą mam w stronę ideału, bo ideał wyznacza mi kierunek pewnego mojego rozwoju.
A tak jest twoje doświadczenie, że ludzie tak o tym myślą? Bo wiesz, no właśnie nie, no właśnie nie. I dlatego czasami musimy też zmienić myślenie, nie? No bo jeśli powiemy, tak ludzie nie myślą, no to zgódźmy się na to niższe, to znaczy, że my determinujemy się pewną praktyką ludzi, a nie zapraszamy ich do pracy w sposób dojrzały nad czymś. A jak rozumiesz słowa Jezusa, który powiedział, że kto choćby pożądliwie spojrzy na kobietę, już popełnił grzech cudzołóstwa i lepiej sobie wyłupić, wiesz, oko, czy odciąć rękę, niż całemu być wrzucony do ognia wiecznego. No tak, bo wiesz, pewne, bo to jest tak, znaczy, taki... tak jest, on jest mocny, tak? Nie, są że, pewne hiperbole, że... pewne przerosty formy nad treścią u Pana Jezusa, tak? Które mają konkretny cel, tak? Żeby zaznaczyć, to jest grzech, nie? Bo łatwo mogę się usprawiedliwić. Ale nie wydajecie, że, nie, bo... no tak, ale nie wydajecie, że to właśnie jednak, wiesz, bo to ładnie to brzmi, jak ty właśnie o tym mówisz, nie? Że wiesz, to jest taka, wiesz, droga do wzrostu, do, wiesz, do ideału, nie? Ale mam właśnie, wiesz, wrażenie, przynajmniej, wiesz, jak ja czytałem Biblię, no, że tam to nie jest tak ładnie, to wiesz, że, wiesz, że to by fajnie brzmiało, jakbyśmy tak powiedzieli, nie? Ale że właśnie, że to nie jest, że to jest, wiesz, dużo bardziej twarde odcięcie. Mhm. Wiesz, jak ludzie znaczy, czytają takie fragmenty, to jednak czują, że kurczę, że to nie jest tak, że wiesz, że wszystko jest okej, nie? Tylko, że ja tutaj, kurczę, robię, wiesz, coś, co może mnie na wieczność no widzisz, potępić, bo nie? Pismo Święte też jest, słuchaj, wieloformatowym, nie? No. Dziełem. Tak, jeśli wierzymy, tak, wychodzimy z perspektywy wiary, napisane przez autorów, tak, natchnionych, no to ono daje pewne sugestie, pewną rysuje drogę dla ludzi na różnych poziomach duchowych. Nie? I to też powoduje, że pewne teksty mają mnie postawić tak do pionu, tak, i mówią bardzo twardo o pewnych rzeczach. A potem natrafiamy na momenty miłosierdzia, zrozumienia Boga, wyjścia naprzeciwko, podawania ręki grzesznikom, cudzołożnikom i różnym osobom, które zanurzyły się w tym grzechu. Mhm. Okej, no ale wiesz, wiesz, ale dalej, nie? Wiesz, nawet jeżeli przyjmiemy wiesz, ten obraz miłosierdzia, to wiesz, dalej jest to grzech, nie? W takim sensie, że mówię, że to jest tak, jakbyś mówił, że jedyną formą odżywiania niegrzeszną, tak, to jest, wiesz, obiad u żonki, tak, prawda? A jak nie masz żony, no to trudno, tak, to głoduj, nie? To głoduj i czekaj, aż będziesz miał żonę, nie? Która ci ten obiad zrobi, nie? Już, wiesz, i już trzeba tylko żonę, tak? No już tym gorzej, jak na przykład masz, prawda, jak twoja seksualność jest skierowana do osoby tej samej płci, nie, to już w ogóle tak, twoja seksualność najlepiej jakby w ogóle była wyciszona, nie? Okej, okay. Czy jakby tutaj już nakreśliliśmy jasno pewne różnice w rozumieniu i jakby też musimy się do nich przyznać, bo tak. Nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć, wychylić się w jedną albo w drugą stronę i słuchaj, znajdziemy jakiś kompromis, no. Niestety wiesz, że tak to nie wygląda, tak. Znaczy niestety i stety, więc przejdźmy do tego, w czym psychologia może nam pomóc odnośnie pornografii. No bo już wiemy, że tutaj jest takie radykalne podejście, tutaj jest jakby pewne rozluźnienie w tym nurcie takim, powiedzmy, nie będąc psychologiem chrześcijańskim, czy nie wdrażającym pewnych dogmatów. No to jakby jest luźniejsze. No to skutki społeczne i relacje wynikające z pornografii. Na pewno pornografia potrafi mieć negatywne skutki skutki dla jednostki właśnie, kiedy jest nadużywana. Jeżeli na to chodzi o skutki społeczne, to tutaj wiesz, ja sam że tak bym chyba nie mam tego jeszcze do końca wiesz, ułożonego, bo myślę sobie, że na pewno wiesz, kiedyś mi było bardzo wiesz, bliskie stanowisko, że to jakoś wiesz, strasznie wiesz, psuje społeczeństwo, tak? Ale z drugiej strony, wiesz, teraz ja wiesz, na to patrząc, to uważam, że wiesz, też to poluźnienie właśnie i normalizacja zachowań seksualnych uważam, że wiesz, też ma wiesz, dużo pozytywnych elementów i myślę sobie, że w ogóle jako społeczeństwo zawsze gdzieś się, mam wrażenie w ogóle historycznie, nie wiem, wiesz, jakby czy się z tym zgodzisz, ale mam wrażenie, że zawsze gdzieś historycznie się gdzieś tak jakby krążymy jakby wokół dwóch ekstremów, tak, wokół jakichś takich bardziej czasów, byśmy powiedzieli, purytańskich, tak, takiego, wiesz, gdzieś takiej seksualności bardziej zakazanej, wiesz, i obwarowanej, a między takimi, wiesz, czasami, gdzieś gdzie ta seksualność jest, byśmy powiedzieli, bardzo taka, wiesz, na sztandarach, tak, i pewnie z braku lepszego słowa rozwiązła.
Więc mam wrażenie, że jeżeli chodzi o to o pornografię, gdzie ona się mieści, to na pewno mieści się historycznie, że zawsze była. No może zacznijmy od tego, tak? Że od kiedy ludzie... W różnych formach, ale było. Tak, od kiedy ludzie odkryli, że po ścianach jaskiń można malować, od tego czasu, wiesz co chodzi, też malowali tam rzeczy związane z seksualnością. Nie znam obecnie, wiesz, to jakichś, wiesz, bardzo takich, wiesz... dużych badań mówiących, wiesz, o tym, jakie negatywne skutki ma. Na pewno ma duże skutki bardzo na ludzi młodych i wiem, że badania wskazują na to, że dużą część swojej edukacji seksualnej czerpią z pornografii i to ma negatywne też wpływy. Mhm, tak? Bo tworzy złe wzorce. Tak. Bym powiedział, wiesz, że tworzy złe wzorce. No ale właśnie tutaj, wiesz co, głównie z czego, wiesz, wynika taka, wiesz, moja konsternacja, bo chciałbym powiedzieć tak, że ja, wiesz co, widzę, że pornografia ma negatywny wpływ, ale chciałbym powiedzieć, że uważam, że nie taki straszny, jak czasami, wiesz, przynajmniej w kręgach wierzących się o tym mówi. Wiesz co, do czego bym porównał pornografię? Do słodyczy. Że mam wrażenie, że generalnie zdecydowanie za dużo jest słodkości i słoności u nas w sklepach. Tak? Jest zdecydowanie za dużo, wiesz, słodyczy, zdecydowanie za dużo chipsów i tak dalej. I że w pewnym umiarkowanych ilościach uważam, że to jest normalne i ludzkie, że jako ludzie tworzymy, wiesz, słodkie rzeczy, ale że jest tego po prostu dużo. I bym powiedział, że jest tego za dużo, więc jakby nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na twoje pytanie. I że zdecydowanie młodzi ludzie chyba mają zbyt łatwy dostęp do tego. Tak, mówisz jakby o podejściu psychologii, też jakiegoś takiego punktu wychodzą psychoterapeuci. Wiesz, tak, dojść do terapii. Pamiętaj, jakby... ja nie jestem też socjologiem, ani, wiesz, ani seksuologiem, nie? Tylko, wiesz, jestem psychoterapeutą, więc jakby... I, wiesz, specjalizuję się w uzależnieniach, czyli, wiesz, jakby jak mnie pytasz, wiesz, o takie wpływy, wiesz, społeczne, to trochę mnie pytasz, wiesz, poza moim, wiesz, dziedziną ekspertyzy, więc to może też dlatego jest mi trochę ciężej odpowiedzieć, nie? No bo rozumiem, pytasz mnie o coś. Jak najbardziej. Dobrze, metody pracy nad uzależnieniem od pornografii. Przychodzi mężczyzna, kobieta, mówią, mamy problem, albo nie wiem, czy mam problem, potrzebuję jeszcze diagnozy. Co robisz wtedy? Wiesz co, no przede wszystkim, jak przychodzi mi osoba, no to właśnie tak jak mówisz. Robię diagnozę, czyli rozmawiam, wiesz, o zachowaniach i szukam, wiesz, objawów uzależnienia. To znaczy uzależnienie, wiesz, objawami uzależnienia od pornografii to są, wiesz, takie rzeczy, wiesz, jak niepanowanie nad tym popędem, tak? Czyli oglądanie pornografii czy korzystanie z tych zachowań seksualnych pomimo niechęci, tylko tutaj zaraz się tego odniosę, bo tutaj... Ja to rozumiem, bo to jak odczytywałem się z tymi różnymi rzeczami, to dochodzi, że ktoś, kto wchodzi w takie akty seksualne, do końca nie ma z nich przyjemności, no bo niby dają mu one frajdę, ale nie ma pełnej, bo on to robi z przymusu bardziej niż z potrzeby i... Tak, że wiesz, występuje przymus, występuje tak zwana utrata kontroli, czyli że ktoś... spędza nad tym więcej czasu, poświęca temu więcej energii, czy, wiesz, wydaje pieniądze, czy angażuje się, wiesz, w zachowania, które nie chciałby się angażować i czuje, że nad tym nie panuje, że jego zachowania się eskalują, czyli, wiesz, czasem, wiesz, nasilają się, robią się, nie wiem, coraz bardziej, nie wiem, jego zachowania, nie wiem, niebezpieczne, wyuzdane i tak dalej. Pomimo tego, że on, że taka osoba, nie wiem, cierpi, ma ewidentne konsekwencje, jak mam na myśli konsekwencje, to mogą być ze samopoczucie, konsekwencje finansowe, relacyjne, to mimo tych wszystkich konsekwencji, wiesz, nie umie, wiesz, tego zatrzymać, że to wpływa na jego życie, na jego, jak spędza czas, jak wydaje pieniądze. Ale wiesz, to, co jest tutaj istotne, to jest, wiesz, to, bo tutaj a propos, wiesz, wiary, to jest, chcę powiedzieć coś takiego, na ten temat nawet, wiesz, były robione badania, że ludzie wierzący bardzo często się błędnie diagnozują jako osoby uzależnione. To znaczy, że przeceniają swój problem, tak? Ponieważ, czyli innymi słowy, ponieważ właśnie ten standard polega na tym, że oni by chcieli, wiesz, w ogóle swoją seksualność, wiesz, więc wcale, co jest standardem no, bardzo wysokim, wiesz, bym powiedział, że, wiesz, ja bym powiedział wręcz, że dla większości ludzi nierealnym. To znaczy, że po prostu seksualność to jest, po prostu to jest, wiesz, to jest instynkt, to jest potrzeba. I umiejętność, wiesz, zupełnie, wiesz, życia, wiesz, w celibacie jest po prostu dla większości ludzi, moim zdaniem, poza osiągalnym, nie jest osiągalne.
Więc jak nie spełniają tego standardu, tak, i na przykład, wiesz, masturbują się, czy jak już, wiesz, jak masturbują się, no to oglądają pornografię, bo myślą sobie, i tak grzeszę, no to już mogę obejrzeć sobie pornografię. I wtedy czują, prawda, że w jakiś sposób są uzależnieni, kiedy tak naprawdę realizują swój popęd. Natomiast bym powiedział, że to właśnie, czego ja szukam w takim momencie, to jest to, czy to jest prawdziwe uzależnienie. Ponieważ prawdziwe uzależnienie, wiesz, wygląda w ten sposób, że to nie jest to, że ktoś raz na jakiś czas obejrzy pornografię i nie potrafi się powstrzymać. Tylko, wiesz, osoba uzależniona od pornografii, tak, czy seksu dalej, no to jest osoba, wiesz, która potrafi, wiesz, oglądać pornografię przez wiele godzin dziennie. Wiesz, zupełnie nad tym nie panuje, wydaje na to pieniądze, eskaluje swoje zachowanie, zaczyna chodzić, wiesz, do prostytutek, mimo że tego, wiesz, mimo że jest w związku, tak, i po prostu, wiesz, wydaje na to pieniądze. Czuje, wiesz, się źle, ryzykuje swoje zdrowie. Ogląda pornografię, czy masturbuje się, wiesz, w miejscach, czy w czasie zupełnie tego nieprzystosowanym, na przykład, wiesz, taką, wiesz, historią, którą nieraz słyszałem od moich pacjentów, to jest na przykład, wiesz, w czasie pracy, wiesz, wielokrotnie uciekają, wiesz, chodzi na toalety, wiesz, i masturbują się, czy nawet, już nie będę mówił, wiesz, jakichś tam konkretów, nie, ale, wiesz, na przykład masturbują się, czy na pornografię, wiesz, w miejscach, gdzie mogą po prostu być przyłapani, jakby nie szukają tego, tak, ale w takim sensie, że gdyby, wiesz, zostali przyłapani, no to by prawdopodobnie, wiesz, no po prostu byliby, no, zdyskredytowani jako ludzie. Mhm. Czyli podejmują ryzyko, które jest niewspółmierne, tak? Tak, tak, że, wiesz, że po prostu ewidentnie nad tym nie panują, więc to, wiesz, to chcę powiedzieć, że osoba, wiesz, która wierząca, tak, która raz nie wiem, na 2-3 dni, wiesz, obejrzy film pornograficzny i będzie się masturbowała, to nie jest uzależnienie. Znaczy, tak, to jest, tak w rozumieniu psychologii. Tak, w rozumieniu psychologii, tak, uzależniony, wiesz, to jest człowiek, który, no nie wiem, zamiast, wiesz, wyjść z kolegami czy z koleżankami, wiesz, wyjść do baru, czy nie wiem, czy na spotkanie towarzyskie, nie wyjdzie, bo ma maraton parogodzinny, wiesz, oglądają, wiesz, pornografii, tak? I, wiesz, no, miałem pacjentów, którzy, wiesz, potrafili 20 godzin non-stop się masturbować. Wiesz, myślę, że to będzie wycieńczenie organizmu nawet. Więc, wiesz, więc ja by to chcę, wiesz, podkreślić, nie? Że po prostu, żebyśmy odróżnili człowieka wierzącego, który chciałby nie oglądać pornografii, ale jednak raz na jakiś czas obejrzy, od człowieka klinicznie, wiesz, klinicznie chorego, tak? Który po prostu, no, wiesz, no, to są, wiesz, przypadki masturbacji, wiesz, do samookaleczenia. Że, wiesz, że po prostu, no, nie wiem, członek krwawi, tak, od ilości masturbacji. Nie? Bo też wyczytałem taką ciekawą rzecz, chciałbym, abyś to rozwinął, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy też aspekt, system nagrody. Mhm. Że tak wyczytałem, że jeśli ktoś traktuje pornografię jako wynagrodzenie sobie za trud życia, mhm, za pracę, to wtedy pojawia się problem, że my w pewnym sensie regulujemy swoje emocje i swoje stany poprzez daną rzecz. Tak. I wtedy jest to w kategorii, tak jak wszystkie uzależnienia, no bo mogę sobie regulować alkoholem, hazardem i innymi rzeczami, tak? Tak, to w ogóle poruszałem właśnie, wiesz, ważną rzecz, bo największym predyktorem uzależnienia nie jest sama używka. To znaczy, wiesz, ludzie nie uzależniają się od alkoholu, od narkotyków czy od pornografii, bo po prostu alkohol, narkotyki czy pornografia jest tak bardzo, wiesz, uzależniająca. Tylko ludzie uzależniają się dlatego wtedy właśnie, kiedy, tak jak powiedziałeś, regulują sobie emocje. To znaczy, innymi słowy, jeżeli człowiek sam w sobie ma jakąś pustkę, tak? Ma jakiś, wiesz, problem emocjonalny, którego nie umie rozwiązać. Na przykład czuje się samotny, czuje się niewartościowy, czuje się, ma problem z lękiem, tak? Czy dostosowaniem społecznym. I jakieś zachowanie, tudzież jakaś substancja chemiczna pozwala mu poczuć ulgę od tego, tak? Czyli na przykład, nie wiem, osoba, która czuje się samotna, która czuje się niewartościowa, odkrywa, że jak pije alkohol, to jest w stanie nawiązywać relacje społeczne, tak? Czy osoba właśnie, nie wiem, przestraszona, lękliwa, samotna, odkryje, że oglądając pornografię na chwilę te uczucia znikają, to właśnie ta regulacja emocjonalna, którą ona doświadcza, to jest uzależniające. Czyli innymi słowy, osoba, do mnie na przykład nie trafiają ludzie, którzy mieli dobre życie. Można tak powiedzieć, że do mnie trafiają ludzie, którzy z jakiegoś powodu, wiesz, czegoś, wiesz, nie dostali, wiesz, czegoś brakowało i znaleźli właśnie w jakiejś substancji czy zachowaniu, na przykład w pornografii, sposób na to, żeby sobie z tym poradzić, i mózg się uzależnia od tego. Znaczy, mózg się uzależnia właśnie wtedy, kiedy odkrywa, że jakieś zachowanie, tudzież jakaś substancja może mi pomóc zredukować ból, cierpienie,
wiesz, jakąś pustkę. Tak? Czy ktoś pochodzi na przykład z rodziny dysfunkcyjnej i miał na przykład przemocowego ojca, który powodował w nim lęk i ten lęk tak narastał, że potrzebował gdzieś ujścia i wtedy... Na przykład w komputer, w pornografię, jest dokładnie tak, jak mówisz, tak? Czyli jakby bardzo rzadko jest tak, że człowiek, no mówię, człowiek, który ma się dobrze sam ze sobą, raczej się nie uzależnia, tak? Tutaj oczywiście mogłybyś powiedzieć, co pewnie, wiesz, tutaj właśnie pewnie jest zgodne, wiesz, z tym, co, wiesz, co ty uważasz, to jest to, że jedyne, co bym powiedział, to jest to, że ludzie młodzi no, faktycznie powinni być chronieni przed pornografią, ponieważ no, mózg, jest taki okres dojrzewania, kiedy mózg szuka, uczy się, wiesz, jakby jak spełniać swoje potrzeby seksualne i wtedy faktycznie pornografia może być niebezpieczna, bo dostarcza, bo przestymulowywuje mózg, także dalej na szczęście, jeżeli młody człowiek ma się dobrze sam ze sobą, to jest duża szansa, że po prostu no, jakby będzie dużo korzystał z pornografii, ale jakby raczej jak wejdzie już jakby w ten okres powiedzmy dojrzewania, zacznie mieć, wiesz, relacje, wiesz, z płcią, do której czuje pociąg seksualny, wiesz, będzie wchodził w związki, że ta pornografia będzie sama się wygaszała, nie? Ale to jest ten taki niebezpieczny okres, ale właśnie, a jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś problemy jakiekolwiek emocjonalne czy społeczne, to wtedy ta pornografia może się rozkręcić. Czyli bym powiedział, że to jest, młody mózg powinien być jednak chroniony. To uważam, że, bo to jest jednak, wiesz, ten burza hormonów plus silna stymulacja od pornografii może jednak... Dobrze, to zobiektywizuj moje zdanie, bo tutaj mam je trochę inne, patrząc na moje doświadczenie konfesjonału i rozmów z różnymi osobami, które chcą siebie zdefiniować i zdiagnozować jako osoby uzależnione. Ja niby mam im w tym pomóc i często mówię, aby to profesjonalista zrobił, bo ja nie jestem od tego, ale one są osobami dojrzałymi, nie pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, nie posiadających jakichś takich zaburzeń innych wokół, ale jednak mają problem i uważają, że to jest uzależnienie. Bo patrząc na konstrukcję naszego życia współczesnego, gdzie my tak często biegniemy, gdzie żyjemy i pracujemy w korporacjach, które też powodują taką, a nie inną dozę stresu, kiedy mamy niepewność rynku pracy, przynajmniej jakby w tych wyższych płacach, no bo jakby te minimum, no to aż takiego bezrobocia w Polsce nie ma, nie? No ale jednak, żeby zapewnić sobie godny byt, no to to może prowokować tyle sytuacji, że chociaż nie mamy dysfunkcyjnej rodziny, to jednak możemy wejść w uzależnienie, bo ten system nagrody się pojawi. No ale to właśnie odpowiedziałeś na pytanie, no dokładnie jest tak, jak mówisz. Bo przed chwilą jakby miałem wrażenie, jakby wybrzmiało coś takiego, że jeśli nie mają takich trudnych sytuacji, to mogą być... To dziękuję Ci, że to, wiesz, sprecyzowałeś, no bo wiesz, trudne sytuacje mogą, wiesz, też pojawić się, wiesz, w dorosłym życiu, ale znowu, nie? Powiedzmy, że pytanie jest takie, jeżeli dorosły człowiek, prawda? Dorosły człowiek ma sytuacje stresowe i z tego powodu raz na jakiś czas obejrzy pornografię, to wiesz, to dorosły człowiek, wiesz, też, no na przykład, tak? Ja bym powiedział, że dorosły człowiek, który w ramach stresu raz na jakiś czas obejrzy pornografię, to jest to samo, co dorosły człowiek, który raz na jakiś czas w ramach stresu zje czekoladę. Okej. Okay. No mocne porównanie. Rozumiem, ale specjalnie, nie? Bo ja nie traktuję, wiesz, pornografii, czy autoseksualności jako czegoś złego. Tak bym powiedział, że to jest jakaś forma rozładowania napięcia. Tylko widzisz, pytanie jest takie, czy ty o tym myślisz, czy poza aspektem moralnym, teraz wiesz, co chodzi, czy ten człowiek ma jakąś szkodę z tego zachowania? O, dobrze, dziękuję, że to już to jest pytanie do mnie. Tak, dokładnie, wiesz, co chodzi, bo to jest, wiesz, to jest pytanie, nie? Czy jakby, wydaje mi się, czy poza, że tak. Wiesz, może to jest sumienia, jak myślisz, czy to, że to mu coś robi? Że poza pewnymi ambicjami wiary, próbą wejścia na drogę Bożą, do której zapraszał mnie Pan Bóg, czy on coś traci? Wydaje mi się, że tak. Co? To, że ma kontakt z ekranem, a nie z osobą, że seksualność... A jeżeli ma kontakt dalej z żoną, znaczy w takim sensie, że... No tak, może mieć, tylko teraz pytanie, dlaczego go nie ma z żoną? Tylko ma go z ekranem. Dlatego, że on jest pod ręką, w sensie takim, a żona na przykład jeszcze nie wróciła z pracy? No na przykład. No, a czy żona nie potraktuje tego jako zdrady?
oglądanie pewnie może. No właśnie, może. Bo a dlaczego żona to potraktuje jako zdradę? I wejdźmy jakby tutaj w intuicję kobiet, nie? No. Bo mężczyźni trochę mniej, aczkolwiek też potrafią tak to zdefiniować, że zamiast ze mną przebywać w tej intymnej sytuacji, to wolisz być, powiedzmy, z ekranem, nie? Jakby w swoim akcie seksualnym. No to skąd ci bierze ta intuicja, że to jest zdrada? No bo czują, że to jest poświęcenie siebie, tej takiej bliskości ekranowi. Nie? Rozumiesz, jakby osobom zewnątrz, bez relacji. No jest strach, no to jest, wiesz, no tak, więc to jakby strach traci, opuszczenie. Więc właśnie, więc jest strach, więc niby akt seksualny okej, tak mówisz, ale tak naprawdę jest i tak w strachu. I tak jest w napięciu. Okej, ale... Nie? Więc jednak tracisz, no bo jeśli nie masz pełnej, wygodnej sytuacji. Okej, a co jeżeli, wiesz co chodzi, że ona jest z tym okej, jeżeli, wiesz, jakby znam nie jedną parę, którzy mówią, wiesz co chodzi, że dla nich jakby fantazje na temat innych tak, są normalnym elementem. Tak, na otwartych związków i tak dalej. Nie otwartych związków, tego wiesz, nie, że zdradę, nie, tylko że po prostu mówią, że jak to jest zupełnie normalne, że jakby jesteśmy, wiesz, sobie poświęceni fizycznie, ale to jest zupełnie normalne, prawda, że mężczyzna, czy nawet kobieta w związku, wiesz, fantazją, wiesz, to chodzi, że oglądają od pornografii i masturbują się, wiesz, do innych rzeczy, tak? Znaczy, wydaje mi się, że to są przesunięte granice po prostu. Okay. Znaczy, znowuż, ja patrzę z perspektywy moralnej, no bo... I ale to właśnie, dlatego cię pytam, nie, czy... Kole. Ten aspekt moralny, wiesz, o co mi chodzi. Bo wiesz, bo powiem ci tak, ja też to czuję, to o czym mówisz, nie? Wiesz, ja też to czuję, że, wiesz, to, że takie, wiesz, zachowanie... To faktycznie pewnie, wiesz, jest jakieś przesunięcie granic, nie? Ale wiesz, tak samo, wiesz, jak czuję, nie? Że po prostu, że my jako ludzie, wiesz, często nie zachowujemy się, wiesz, nie do końca dojrzale. Tylko, wiesz, dlaczego, wiesz, o tym mówię? Ponieważ naprawdę, wiesz, większość osób naprawdę nie ma z tym problemu. Znaczy, że jak ja na przykład, wiesz, robiłem to jeszcze właśnie w tym środowisku, wiesz, chrześcijańskim, to wiesz, mi się też wydawało, że ta pornografia to jest jakiś straszny problem, wiesz, to jest jakaś plaga, nie? Ale naprawdę, wiesz, dla większości ludzi takich, wiesz, żyjących poza tym środowiskiem, to naprawdę ludzie oglądają pornografię i żyją normalnie. Jak ich, wiesz, jak ich spytasz, nie, takiego, wiesz, to on, wiesz, nie rozkminia tego, znaczy nie myśli o tym. Znaczy raz na jakiś czas obejrzy sobie, wiesz, film porno, wiesz, że masturbuje się i tyle. I po prostu, wiesz, nie ma tematu. W takim sensie, wiesz, że to nie powoduje, że, nie wiem, on, nie wiem, zdradza żonę, czy ona zdradza męża, tylko jest to jakąś, wiesz, elementem, wiesz, jego życia. Wiesz, tak jak się ludzie nie zastanawiają nad tym, że, no nie wiem, że czasami, wiesz, zjedzą kebaba, tak, albo że, nie wiem, na imprezie wypiją o jedno piwo za dużo. No po prostu wtedy, wiesz, zamawiają, wiesz, taksówkę i wracają do domu taksówką i tyle. Tak, jakby, wiesz, nie ma, wiesz, wokół tego jakiegoś, wiesz, jakiegoś lelum polelum, nie? Czy no, we mnie ogólnie jest taka niezgoda na to nawet, żeby to zaakceptować w takiej formie. Rozumiem. No bo, znaczy pomijając te nawet te kwestie moralne, tak, jakby i kwestie realizacji pewnego planu Pana Boga na moje życie, no to wydaje mi się, że mimo wszystko wprowadzamy pewną sztuczność, nie? Że ten seks, ten akt seksualny, no bo nie można tego nazwać seksem, tak, no, ja tak na to patrzę, jest no, nie taki, nie? No okej, no, ale wiesz, ja się z tobą zgadzam, że jest sztuczny i. No tak, wiesz, uważasz to jako jakby słabszą formę do zaakceptowania. Znaczy nie, wiesz, to, uważam, inaczej, wiesz co, bo chodzi, wiesz, to jest właśnie, wiesz, koncepcja, wiesz, tego człowieka, nie? Że ja, wiesz, ja uważam, że po prostu... Że wiesz, jedną właśnie z ważnych elementów tego zdrowia psychicznego jest akceptacja, wiesz, swoich ułomności. Znaczy tego właśnie, że jak ludzie nie jesteśmy doskonali, tak? Że mamy tą jasną i tą mroczną stronę, tak? I chrześcijaństwo też mówi, że jest jasna i mroczna strona, tak? Ale mówi o tym, że ta jasna strona po prostu, wiesz, musi wygrywać, nie? A w moim, wiesz, odczuciu właśnie, wiesz, gdzieś tam, wiesz, też zdrowie polega na tym, że my gdzieś faktycznie, wiesz, dążymy do tego, żeby być lepszymi ludźmi, ale że ta mroczna strona jest i ona też jakby jest okej, jeżeli jest, że tak powiem, jest ujarzmiona, tak? To znaczy, że, wiesz, raz na jakiś czas, wiesz, to jak zaklniemy za kółkiem, to po prostu zaklęliśmy za kółkiem, tak? A nie zgrzeszyliśmy, tak? Wiesz, zjemy za dużo, wypijemy za dużo, tak? Czy właśnie, nie wiem, nasza seksualność nie wygląda idealnie, to jest okej, okay, wiesz, to jest okej, że to nie powoduje destrukcji życiowej, znaczy, że to nie, właśnie nie dzieje się, wiesz, nic strasznego, no bo, wiesz, koncepcja chrześcijańska trochę zakłada, przynajmniej w tej, w której ja się wychowałem, że, wiesz, że ten grzech jest, wiesz, że ta niemoralność, wiesz, jest strasznie niebezpieczna, rozumiesz, że tam po prostu otwierają się bramy piekieł,
ale powiem Ci, że mam wrażenie, że tak się nie dzieje. Że jak wiesz, jak człowiek wiesz, jest jakoś oswojony, ma tą bestię oswojoną, właśnie, że ma taką zgodę na to, że raz na jakiś czas obejrzę pornografię, raz na jakiś czas przeklnę, raz na jakiś czas za dużo wypiję, raz, wiesz co chodzi, że po prostu nie jestem idealny, ale to jest zintegrowane ze mną, tak? Czyli w tym ego, tak jak to wiesz, mówi klasyczna wiesz, psychoanaliza, tak? W tym ego jest miejsce i na id, czyli na nasze popędy, na ten takiego, wiesz, i na superego, tak? Czy na te wartości. To jest zintegrowane, nie? Że nie tylko superego, nie tylko wartości, ale też trzeba zostawić trochę miejsca na... Nawet jeśli by było to racjonalnie do obronienia w jakimś aspekcie, to tutaj dlaczego Kościół i wiara chrześcijańska stara się tak to przedstawić? Dlatego, że ona nie tylko reguluje życie biologiczne, ale również reguluje życie wiary, czyli relacji z Panem Bogiem. I w relacji z Panem Bogiem ta pornografia może przeszkadzać, w relacji duchowej. Czy my jesteśmy zapraszani do innego trochę podejścia do świata, aby nawiązywać łączności duchowe z ludźmi, tak? Więc seks traktujemy jako pewną komunię osób, jak to użyjemy pięknego słowa, tak? Komunię jako pewne zjednoczenie, tak? Nawet w Piśmie Świętym natrafiamy na te słowa, że stają się jednym ciałem, tak? Ten Adam i Ewa i mówiąc jakby o Księdze Rodzaju, więc taki mamy sens seksu, po to go mamy. Nie mamy go tylko po to, aby mieć go jako regulację, tylko po to, aby mieć pewną więź duchową. Więc jeśli tutaj więzi duchowej nie ma, no to jakby dla osoby wiary, chociażby nawet było to racjonalnie do obronienia, no, jest pod względem duchowym nie do obronienia. A to bardzo ciekawe, no bo wiesz, ojcowie wiary mieli więzi duchowe z bardzo wieloma kobietami. No tak, tylko że to jest inny rodzaj więzi duchowej, a jeśli już wchodzimy w wiesz, seksualność, Dawid to wtedy miał, już jest... Dawid miał, chyba tak, Dawid miał ze 300, a Samuel miał 1000. No, wiesz, mówimy teraz o Starym Testamencie. No, ale nie, wiem, że Adam i Ewa to też jak najbardziej Stary Testament. No tak, ale one zostały jeszcze też zinterpretowane przez Jezusa. Nie, ale ja specjalnie o tym mówię, nie? Że wiesz, że... No wiem, jakby, wiesz, Stary Testament i jego relacja z Nowym Testamentem jest taka, że Pan Jezus zaprosił nas do piękniejszej formy, nie? On nas czegoś wyprowadził, no bo jeśli by uważał, że tam to wystarczy, Stare Przymierze, no to by nie powstało nowe, tak? Więc nowe jest nabudowaniem na starym. Żeby człowieka wychować, potrzeba czasu, trzeba pewnych środków, pewnego procesu, aby go doprowadzić do pewnego punktu, kiedy, jak to czytamy w Słowie Bożym, nadeszła pełnia czasu, tak? Jezus Chrystus, osoba jakby druga osoba boska, czyli Syn Boży, wciela się w postać ludzką Jezusa Chrystusa i zaprasza nas do czegoś więcej, tak? Więc wiadomo, że judaizm a chrześcijaństwo to są jakby dwa różne światy, tak? Nie uważajmy, że to jest jakby to samo, rozumiem. No właśnie, więc jakby powoływanie się jakby na Dawida i tak dalej, no to nie powiemy, że dobrze, no to my teraz robimy tak samo, bo to jest szkoła jakby tamtego czasu judaizmu, tak? Nawet nie powiemy, że tego czasu. Wiesz, tak, wiesz, to, wiesz, zrobiłem trochę wiesz, specjalnie, nie tylko, wiesz, bo, no, no, tak, bo jakby, wiem o tym, ale, wiesz, to, tak, ale to jest ważne. Tak, żeby... tylko wiesz, no, chodzi wiesz, mi o to, że rozumiem, że jakby byli mężowie w historii, tak, którzy byli mili Panu Bogu, tak, a inne standardy mieli, nie? Tak, aczkolwiek gdyby byli dzisiaj i by postępowali w ten sposób, jak tam ci ludzie, to już by nie byli miłymi Panu Bogu. Wiemy, pierwszy papież był żonaty. No tak. No właśnie, no tak, wiadomo o Piotrze, bo wiemy o jego teściowej. Dlatego się wyparł Jezusa, bo mu teściową uzdrowił. No właśnie, to już żarty są. No już tworzone. No dobrze, no to jeśli, dobra, mamy jakby i różne diagnozy, czy coś jest problemem, czy coś nie jest problemem, to już mamy jasno zakreślone. A teraz powiedzmy, jak tym osobom pomóc już po tej diagnozie? Czy rozumiem, jak ta terapia mówimy wygląda? Mówimy o ludziach uzależnionych, tak, uzależnionych czy wierzących, którzy mają, wydaje mi się, że są uzależnieni. O uzależnionych takich naprawdę uzależnionych, tak? No to jak mamy na myśli naprawdę ludzi uzależnionych i teraz mówię niezależnie czy wierzących, czy niewierzących, no to wiesz, tutaj się pracuje na dwa sposoby, tak? No, albo się pracuje nad totalną abstynencją, prawda? Aczkolwiek to średnio się sprawdza. To, co wiesz, najlepiej się sprawdza, czyli tak, jaki jest cel w ogóle, to może od tego zacznę. Celem pracy z osobą uzależnioną jest przede wszystkim identyfikacja tego, o co jej w nałogu chodzi. To znaczy, innymi słowy, co ona sobie tym reguluje. Czyli dużo mniej ważne niż to, żeby usunąć nałóg z życia, jest to, żeby zobaczyć sobie właśnie, jaką funkcję ten nałóg pełni i w jaki sposób ona może zacząć zaspokajać potrzeby
które teraz zaspokaja nałogowo w sposób zdrowy. Czyli na przykład, jeżeli na przykład w uzależnieniu szuka ulgi dla swoich emocji, zaspokaja sobie na przykład samotność w ten sposób, czy niweluje lęki, to sprawdzamy na przykład, skąd się bierze samotność, skąd się biorą lęki i w jaki sposób jakby zaczynamy przepracowywać to, żeby ona te lęki, czy tą zaczęła mieć mniejsze, a samotność zaspokajała w zdrowy sposób. Czyli diagnozujemy, gdzie są źródła problemu, bo to, co widzimy, to jest powierzchowność problemu, a nie jego sprawa. Objaw. Musimy uzdrowić właśnie objaw, czy uzdrawiamy korzenie problemu i automatycznie okazuje się, że nie ma tego znamion na zewnątrz, tego objawu. Już tłumaczę, znaczy, że innymi słowy, prawda, czyli patrzymy na to, to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o samo uzależnienie, tutaj konkretnie od seksu, bo z różnymi uzależnieniami się różnie pracuje, no to albo, tak jak mówię, pracuje się nad tym, żeby starać się to wyeliminować, ale to słabo idzie. I to bym powiedział, że to może być skuteczne właśnie tylko wtedy, jeżeli człowiek jest w jakimś związku, prawda, nie wiem, takim związku stałym, gdzie on może, prawda, gdzieś tam swoją seksualność, wiesz, zaspokajać, ale też znam osoby, które mimo, że nie były w związku, udało im się dojść do, wiesz, wyciszenia swojej seksualności, co jest trudniejsze. Ale raczej dąży się właśnie do tego, żeby ta seksualność zaczęła mieć te zdrowe znamiona, tak? Czyli żeby na przykład pornografia, czy masturbacja, czy jakiekolwiek inne zachowania seksualne, po pierwsze nie były groźne, tak? Czyli właśnie, żeby nie robić rzeczy, które są destrukcyjne, to znaczy, nie wiem, nie chodź na prostytutki, tak? Bo możesz się na przykład czymś zarazić, albo jak już chodzisz, to chociaż nie, to bym powiedział, że raczej nigdy żadnemu seksoholikowi nie zaleciłem chodzenia na prostytutki, czyli po prostu nie chodź na prostytutki, tak? Raczej szukaj stabilnych związków. A jeżeli na przykład używasz dalej masturbacji czy pornografii, to żeby to było pod wpływem popędu seksualnego, a nie dlatego, żeby redukujesz napięcie czy ciśnienie, tak? No i tutaj mówię różnie. No niektórym pacjentom faktycznie, wiesz, widziałem, mam pacjentów, którzy po takiej intensywnej pracy nad sobą, że naprawdę, wiesz, te korzenie rozwiązali, ich korzystanie z pornografii czy z masturbacji zaczęło właśnie wpadać w ten taki nienałogowy schemat, tak? Czyli jest okazjonalny. A niektórym się udało, wiesz, zupełnie to, wiesz, wyciszyć. Ale to też, wiesz, bardzo zależy od pacjenta, ale na pewno to, co, wiesz, jest ważne dla mnie, to jest to, że ja im to normalizuję. To znaczy, że jeżeli w procesie właśnie terapii dojdą do tego, że ich korzystanie z pornografii, z masturbacji zaczyna być okazjonalne, to ja już wtedy nie mówię, że to jest nałóg. To ja wtedy właśnie mówię, słuchaj, możemy spróbować iść dalej, tak, jeżeli to jest zgodne z twoimi wartościami, ale wtedy już nazywajmy to, prawda, że ty po prostu chcesz żyć zgodnie ze swoimi wartościami, normami. O, i to jest ważne. Ale jakby już to, już co robisz teraz, to już nie podpada pod zachowanie, to już jest, mieści się w normie. Więc już za to proszę, nie, wiesz, jakby za to się nie besztaj. Okej, okay, tak? Dobrze, okej, okay, fajnie. Czyli potrafisz przyjąć osobę z jej światopoglądem, uszanować ją. Tak. Jeśli ktoś ci jasno się definiuje jako katolik, chrześcijanin i chce tę sprawę rozwiązać, to wtedy ty mówisz, do pewnego momentu już to nie jest uzależnienie, ale możemy pracować dalej, oczywiście, bo ty tego chcesz. Okay. Tak. I powiedz, czy to jest w etykiecie każdego psychologa, bo wielu katolików, wydaje mi się, że można nawet zadać to pytanie, nie znajduje takiego fajnego jak ty, Piotrka, psychologa, który uszanuje mnie i mój światopogląd, tylko będzie mi narzucał swoje normy jako psychologii takiej ogólnej, że powie, tu już niezależnienie, tu nie pracujemy, bo już tu nie potrzeba, nie wymyślaj. No czy wiesz co, no, ciężko mi się powiedzieć, wiesz, za wszystkich, ale ja bym powiedziała, że wiesz, środowisko, w którym ja się obracam, no to, wiesz, jak najbardziej, wiesz, szanujemy, wiesz, światopoglądy, no bo, no to, wiesz, jednym z założeń, wiesz, psychoterapii, z którym ja się zgadzam, to jest to, że psychoterapeuta to nie jest człowiek, który, wiesz, wszystko wie, tak? Tylko psychoterapia polega na tym, że my towarzyszymy pacjentowi w drodze do jego celów, tak? I że my stwarzamy warunki do zmiany i naszym celem jest dawać korekcyjne doświadczenie, tak? Czyli kogoś to akceptuje, kto rozumie, kto wspiera. I jeżeli jestem w stanie, wiesz, jakby zgodzić się z pacjentem co do jego celów, to znaczy, że jakby, wiesz, czuję, że to jest okej, wiesz, dla mnie, no to ja jestem za tym, wiesz, gotowy iść. I dla mnie, wiesz, tak najbardziej, jeżeli pacjent ma potrzeby, wiesz, życia zgodnie z wartościami, no to jest, wiesz, to jest super cel, tylko że oczywiście ja towarzyszę pacjentowi też w szczerości ze sobą, nie? Czyli mówię, słuchaj, wiesz, dla mnie, no to jest, wiesz, dążenie do jakiejś wartości, a nie, wiesz, a nie już jakiś problem. Czyli na przykład, jeżeli pacjent, wiesz, przychodzi mi na sesję jak zbity pies, bo po 2 tygodniach się masturbował, no to ja nie wzmacniam w nim tego, tylko mówię, no słuchaj, no to jest, wiesz, jesteś w normie seksualnej, rozumiem, że czujesz się winny,
ale no to nie osiągnąłeś pewnej, prawda, pewnej jakby doskonałości według swoich wartości, a nie, że no, jakby, wiesz, staram się mu to znormalizować, to nic strasznego nie zrobiłeś, tak? No, rozumiem, że nie, rozumiem, to rozumiem, że masz tutaj to wyrzut sumienia, więc jakoś, wiesz, no też staram się być autentyczny z moimi pacjentami i moi pacjenci, wiesz, wierzący wiedzą, wiesz, jakby ja nawet teraz chyba nie zdradzę jakiejś strasznej tajemnicy, mam wrażenie, że to jest dość ogólne. No, mamy teraz w terapii księdza, który właśnie zmaga się z tym, o czym rozmawiamy i on, wiesz, bardzo dobrze, wiesz, zna nasze stanowisko, ja go bardzo lubię, tak, i no i wiesz, jakby mamy podobne rozmowy jak trochę jak z tobą, tak, że on ma swoje, z nami mamy swoje, ale, że tak powiem, wiesz, bardzo, bardzo fajnie nad sobą pracuje i wiesz, dokonuje ogromnych zmian, no i wiesz, ma wyższe standardy niż my byśmy mu życzyli. Fajnie, czyli chodzi o to, żeby to ponazywać, a według ciebie, a tak. Nie oszukiwać, że ten wyższy standard jest oczywistością i koniecznością. Tak, okej, tak. Jakby rozumiem tę perspektywę. No. To na koniec tego tematu pornografii, czy są jakieś testy, które pozwalają ocenić, czy to już jest uzależnienie, czy to jeszcze nie jest uzależnienie. Oczywiście trzymając się tej twojej normy, nie? No tak, bo wiem, tak. Jakby no tak, no wiesz co, no są, w międzynarodowych klasyfikacjach chorób są już te, już są normy. Poczekaj, żebym tego teraz nie pamiętam, czy teraz w najnowszym ICD-11, czy w DSM-5, w którym z tych dwóch, albo może w obydwu. Na pewno w jednej z tych klasyfikacji, na pewno w jednej jest już zaburzenie, wiesz, czyli tam to się nazywa, wiesz, tam kompulsywne używanie. Jest już, więc tam są te objawy diagnostyczne. Wiesz, jak wpiszesz w internecie, już teraz przykro mi, że nie mam tego, wiesz, z rękawa, wpiszesz w internecie, wiesz, test uzależnienia, to znajdziesz, no ale mówię, mogę powtórzyć, że jakby uzależnienie polega na tym, że człowiek nad tym nie panuje, robi to coraz więcej, coraz intensywniej, jest to eskalowane i powoduje to ewidentne zaburzenie funkcji życiowych, tak? I bym powiedział, że dla słuchaczy wierzących, tak, powoduje zaburzenie funkcji życiowych poza ramą tylko wyrzutu sumienia, które potem mogą, wiesz, bo jeżeli, wiesz, ty masz wyrzuty sumienia, ktoś ma wyrzuty sumienia i potem przez te wyrzuty sumienia on ma zaburzenie funkcji życiowych, to bym chciał, że to jest efekt wyrzutów sumienia, a nie samej pornografii, wiesz, co mi chodzi. Wyrzuty sumienia potrafią go tak zgnoić, tak. Że po prostu spowodować, że będzie myślał... Tak. To myślę, że nawet ty byś chyba z takim człowiekiem byś go pewnie wziął, nie powiedział, słuchaj, no nie przesadzaj, nie? No tak. Jednak Jezus jest łaską, a nie potępieniem, tak, że to jednak przesadzasz z tym. Więc jakby powiedziałbym, że jeżeli... Wiesz, wyjmując to, nie, dla człowieka wierzącego, wiesz, w paragraf, czy w jakiś inny sposób pornografia, no nie wiem, w pracy się masturbujesz, tak, wiesz, no nie wiem, masz żonę, której chcesz być wierny, a chodzisz na prostytutki, no to wtedy, ale niestety też powiedziałbym, wiesz, w tym kontekście, że wiara jest o tyle specyficzna, bo z jednej strony, wiesz, ludzie wierzący, mam wrażenie, że czasami potrafią, wiesz, być bardziej na to uczuleni, co jest dobre, nie? Że potrafią być bardziej uczuleni na to i mogą łatwiej zauważać, że coś jest nie tak z ich seksualnością, ale w moim doświadczeniu ludzie wierzący, jednak ich wiara powoduje większe nasilenie problemów, no bo jak o tym, co mówiliśmy, nie? Że jeżeli nauk traktować jako sposób radzenia sobie z emocjami, z którymi człowiek sobie nie radzi, no to wiesz, jeżeli do nałogowego zachowania dodasz jeszcze ogromne poczucie winy, tak. No to powoduje, wiesz, cierpienie emocjonalne, które znowu domaga się potem rozładowania. No czyli tak, bym powiedział, czyli że ludzie wierzący, są, wiesz, trochę w gorszej sytuacji. No tak, bo to jeszcze są spotęgowani, a jak już przekroczyłem pewną granicę, no to już jadę po bandzie. No, czasami, to, pewnie, no. Też pewnie też to znasz, nie? Że wiesz, jak to jest, nie? Że jak człowiek właśnie wierzący myśli, że jak już zgrzeszyłem, to już, wiesz, na całego. Poza tym, no jest też niestety, to jest ten paradoks, jest ten efekt, wiesz, owocu zakazanego, że jednak to, co zakazane, nam bardziej smakuje, że jednak jest coś takiego w nas zbudowanego, więc też powiedział, że to ma znaczenie. Dobrze, no wydaje mi się, że rozmowa bardzo ciekawa, bardzo ci za nią dziękuję, za tę część rozmowy, dzięki. Bo jeszcze usłyszymy o kolejnych tematach. I cóż, i zachęcam innych, aby nie zawsze te testy tylko robili w internecie, ale szli do profesjonalistów. Ty pracujesz w jakim ośrodku? Ja pracuję w Centrum Terapii Dialog, tam przyjmuję i przyjmuję tam zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy, którzy każdy z nich raczej powinien bez problemu być w stanie pomóc i wesprzeć. Więc jeżeli jest taka potrzeba, to zapraszamy. No, bardzo ci dziękuję. Dzięki za tę część rozmowy. Dzięki wielkie.